Pierwszy jest Włodek Lubański, drugi jestem ja, a trzeci miejsce na dzień dzisiejszy jest Lewandowski. Ale poza nim, tam z tyłu, to tam nie ma już, ja myślę, że moje oczy nie zobaczą, żeby ktokolwiek nas inny wyprzedził. Obecnie jestem pełnoprawnym emerytą i nie ukrywam, że na dzień dzisiejszy korzystam z życia jako emeryt i zaczyna mi się to podobać. Także nie działam w żadnych organizacjach sportu. Jedna najważniejsza sprawa, zdrowie. Jak jest zdrowie, to i świat kolorowo wygląda, trzeba powiedzieć. W sumie miałem dwoje dzieci, mam piątkę. Wnuczku, no jednego wnuka, zawsze się śmieję z niego, że z nazwiska, bo to Lato Sebastian, gra, chodzi do szkółki w Warszawie, do trampkarzy i mówi tak, że będzie lepszy od dziadka. Może się uczyć lepszy, choć też ogląda wszystkie mecze reprezentacji. Zresztą nie ukrywam, że jak mam możliwość go zabrać na mecz, bo to przeważnie mecze są w Warszawie, no to staram się o to, żeby od mojego kolegi z boiska, przyjaciela Zbyszka Bońka, dostać dodatkowy bilet na mojego wnuka, żeby popatrzył, jak grają obecnie najlepsi. Kibicuję mu, zwłaszcza mu kibicuję, bo zgoni nas Włodka Lubańskiego i mnie, jeśli chodzi o największą ilość strzelenia bramek i życzę mu z całego serca, żeby nas przeskoczył, no bo to za długo trwa. No i tak będziemy bardzo długo razem z nim na pudle, bo on jest w tej chwili na trzecim miejscu, tam chyba do mnie brakuje jedną bramkę, a do Włodka 3 czy 4, a ma duże szanse przy obecnej jego formie, że nas może w tym roku przeskoczyć. No w tej chwili chyba nas najlepszy zawodnik w tej dekadzie. Miałem dwójkę dzieci, więc to znaczy pierwsze dziecko przychodzi na świat. No, wiadomo, że to ma być córeczka. Myślę, że zresztą stworzą zgraną parę z żoną, także na pewno będą szczęśliwi. Tak jak ja, jak pierwszy syn. Moje ego się podniosło. Piłka nożna to jest dziwny sport. Nie zawsze najlepszy wygrywa, to jest raz. Trzeba powiedzieć, że mają, no w tej chwili mamy bardzo mocną drużynę, zresztą awansowaliśmy tam w tych statystykach. Jest pierwsza sprawa, najważniejsza. Najpierw trzeba awansować, później jest losowanie grup i wtedy określa swoje szanse. A jak się wychodzi z grupy, to później jest jeden mecz tylko i idzie się dalej albo się idzie do domu. W związku z powyższym, no jest to loteria. Przypomnijmy sobie ostatnie Mistrzostwa Świata, gdzie Brazylia, gospodarz, sramotnie poniósł klęskę, a był uważany jako jeden z głównych faworytów do złotego medalu, znaczy do złotego medalu na Mistrzostwach Świata. No to jest gra zespołowa, powiem uczciwie, bo bez gry zespołowej nie będzie nic z tego, bo trzeba podać sobie sprawę. Nieważne, możemy mieć 10 Messi i nic z tego nie będzie. To jest grupa ludzi, którzy każdy ma swoje zadanie taktyczne do wykonania na boisku i jeśli jest zespół, dobra atmosfera, no to jest tak jak było w 1974 roku na Mistrzostwach Świata w Monachium, a wcześniej też w Monachium była Olimpiada, gdzie Kazimierz Górski stworzył wspaniałą atmosferę. Ale mam wszystkie mecze nagrane, także od czasu do czasu, jak tam się wnuk trochę rzuca, ja mówię, to ja ci pokażę, jak się w piłkę gra. I mu cyk, kasetę puszczała.